to zadatek już daliście, teraz ja się muszę sprężyć, żeby zarobić na te brawa. Ale wszystko, co w Kościele idzie na chwałę Pana Boga, więc te brawa też dla Niego były. Słuchajcie, temat, jaki zaproponowali organizatorzy, jaki cośmy sobie ustalili, jest nieczęstym tematem. Znaczy, o tym się mówi, ale to nie jest taki temat jak tam powołanie, małżeństwo, kryzys w małżeństwie, czy nawet grzech, co jest grzechem, co nie jest grzechem, czym wyjaśnić przeświętą. Bo temat chodzi o temat życia, ale zaraz dojdę, dlaczego żeśmy go wybrali. Czy zwróciliście uwagę, może ktoś z Was ma inne doświadczenia, że żyjemy ciągle w takim świecie, że to złoto jakoś zwycięża, że niby się wydaje, że już wszystko jest dobrze, a tu Polska wolnym krajem, a psychologowie mówią, że 5 milionów Polaków nadaje się do psychologa. Że depresja będzie niedługo drugą chorobą społeczną po układach krążenia. Że i wiecie, jak to się mówi, statystyki podobno mogą łatwo manipulować. To zostawmy statystyki na chwilę. Pomyślcie o swoich rodzinach, ale wujkowie, ciocie, babcia, szwagier, tych rodzinach, o których coś wiecie. Słuchajcie, ile znacie takich rodzin, że jest mąż i żona, kochają się pięknie, mają wspaniałe dzieci, chodzą do kościoła, modlą się wspólnie, nie ma tam awantur, nie ma pijaństwa, nie ma zdrady, spokój i radość. Oczywiście ktoś z Was może znać takie rodziny, ja też znam, ale czy nie było rzadziej, że ich trochę w Polsce jest mało? Coś nikogo nie spotka, jak tam Twoja rodzina? A no tak, mój brat cioteczny to pije, tamten to odszedł od kościoła już dawno, wujek z ciotką to nie rozwiedli się, ale żyją jak pies z kotem. I takie to jest wszystko takiego drugiego gatunku. I my też ciągle mówimy, ach, jakoś mi nie idzie, jakoś to się nie klei, muszę się wziąć za robotę. Siostra Emanuel przestrzega bardzo przed tymi słowami jutro i wczoraj, są bardzo niebezpieczne. Ona mówi, że świat jest chory na chorobę jutro i chorobę wczoraj. Co to jest za choroba jutro? Choroba jutro to jest taka, że co mamy teraz? Końcówkę maja, to już nie ma co się brać za porządki w życiu, ale od 1 października to mnie nie poznacie normalnie. Uczę się, przestaję palić, przestaję pić, ograniczam głupie filmy i biorę się za robotę. A co to jest choroba wczoraj? Kiedyś to ja byłem porządny. Człowieku, ja chodziłem, wszystkie pierwsze piątki miałem zaliczone. Normalnie nie paliłem, nie piłem, pomodliłem się, no a teraz to się pogubiło. Siostra Manuel mówi krótko. Dziś ten dzień jest dla ciebie niepowtarzalny. Na ten dzień dostałeś łaskę od Pana Boga. Ten dzień nigdy nie wróci. Kiedyś matka Teresa robiła wywiad, znaczy z matką Teresą robiono wywiad i dziennikarz pyta, co jest dla siostry najważniejsze w życiu? Ona mówi, ten wywiad jest dla mnie najważniejszy w życiu. Potem będzie coś innego, ale teraz wszystko chcę z siebie dać, żeby to było dobre. Popatrzmy, ilu chłopaków było na studiach, mówią, ja to założę rodzinę, to chciałbym mieć syna. Ach, syna mieć, to jest duma dla ojca. Syn się urodził, podrósł, ojciec nawet nie ma czasu z nim dwóch słów zamówić. Ile razy w życiu pogadałeś szczerze z ojcem? Także do bólu, że po prostu łzy nieraz poleciały. Jest 90% facetów, którzy przychodzą do mnie, do świętej Anny z kłopotami, z czystością. Kiedy zadaję pytanie, ile razy poważnie porozmawiałeś z ojcem, mówię, proszę księdza, nigdy z nim nie rozmawiam poważnie. Mój ojciec ma dla mnie cztery hasła. Wyłącz to wycie, ucz się, idź do sklepu i nie pyskuj matce. Poza tym nic nie ma do powiedzenia. Wiecie, ja pracowałem w szpitalu i widziałem rodziny, które domyślałem się, że tak na co dzień były dość żywymi rodzinami, dynamicznymi. Wyjazdy, jakieś tam zakupy, córka angielski, mama na fitness. I nagle, no powiedzmy, tata dostawał zawału, trafiał do szpitala i oni przychodzili, stawali wokół łóżka i nie mieli o czym gadać. No jak to w szpitalu? Dobre jedzenie? Takie sobie. A co lekarz mówi? Że może za tydzień wyjdę. Kupić ci coś w kiosku? Nie, ten pan to już chodzący jest, to mi kupi. To my już pójdziemy. Idźcie, 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 idźcie. Jeszcze tydzień temu było, to tata, daj kluczyki od samochodu, podjadę, to zatankuję na stacji, zadzwonię do ciotki, bo te słoiki trzeba oddać, no po prostu warczam. A kiedy przyszło do tego, że nie ma tej całej otoczki, nie ma tej ciotki, tych butelek, tych samochodu, nie ma się o czym gadać. Wiecie, ja nie wiem, czy tak jest w Ameryce, nie chcę Ameryki gloryfikować, ale zastanawiam się, że tam każdy film, prawie w każdym filmie, ktoś komuś mówi, kocham cię. Mamo, pożyczysz mi sukienkę? Tak, kocham cię. Ja też cię kocham, dziecko. Oni się bez przerwy kochają. Jedna pani mi mówiła, że pytała męża tu w Polsce, czy ty mnie kochasz, a on mówi, przecież ci raz powiedziałem. I nie odwołałem. To się liczy. Niekiedy, proszę Państwa,
Ktoś mówi, ja pogadam z kumplem, ja pogadam z nauczycielem, pogadam z trenerem, pogadam z księdzem, ale z ojcem, z matką nigdy nie pogadam szczerze. My mamy tylko takie komunikaty ekonomiczne. O czym to świadczy? A my mówimy, tak gdzieś w głębi serca myślimy, a może to Bóg zawiódł? No kurczę, co tydzień chodzę do kościoła od 40 lat, a tak mi się, wiecie, sąsiad niewierzący, jemu się wszystko układa, ja wierzący ciągle jakiś strapiony chodzę. Może to Pan Bóg coś nawalił, może on coś nie robi tak, przecież jest wszechmogący. No właśnie, ja od razu przejdę do sedna tematu, już go zapowiedziałem. Gdybym powtórzył wam pytanie, po co Jezus przyszedł na ziemię? Na pewno wielu z was by odpowiedziało, żeby nas zbawić, odkupić, wyrwać z grzechu pierworodnego, uwolnić z niewoli szatana, napełnić szczęściem. Ciekaw jestem, ilu by z was powiedziało, przyszedł po to, żeby dać nam życie. Życie. No mam życie, no jakoś się przyszedłem dzisiaj w maju 2015 roku do kościoła o własnych siłach. Rano śniadanie zjadłem, w nocy spałem, oddychałem, nie przestałem. Mam życie. Raczej ludzie nie przychodzą, przecież nie chciałem porozmawiać o życiu, bo mi brakuje życia. A Jezus powiedział wyraźnie, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. O tym życiu, czy to jest wasz problem, czy to jest teoretyczny taki problem? Chwałą Pana Boga jest człowiek żyjący w pełni. Otóż Pismo Święte wyraźnie mówi, że można żyć w pełni, można żyć w kawalątku, można stracić życie zupełnie. Co to jest żywe? Wiecie, przepraszam, nie dam żadnej naukowej teorii, tylko taki obrazek z życia. Zdarzyło się wam czyścić jakimś kijem, jakąś szczotką w garażu, w jakiejś altance, na strychu i tak czyścimy, coś tam czyścimy i nagle, Jezu, tam się coś ruszyło. Tam się coś ruszyło, to jest coś żywego. Jest kot, szczur, jakaś mysz. Samo się ruszyło. Wiecie, kto to jest człowiek żywy? To jest człowiek, co sam się rusza. A nie wszyscy się sami ruszają. Jak to przecież nie znam? Ludzie zdrowi się sami ruszają. Ileż to mi dziewczyn opowiadało, chłopaków też, że w poniedziałek rano, kiedy zadzwoni dzwonek, biorą kolana pod brodę. Chłopakom to nie wszystkim wyjdzie, ale dziewczyny to potrafią zrobić. Przykrywają się kołdrą i wracają do stanu prenatalnego. Jak u mamy w ciąży. Cicho. I wszyscy się ode mnie odczepcie, odchrzańcie się ode mnie. Ja sobie tak mogę leżeć cały poniedziałek w wyrku. Niektórzy ludzie spędzają niedzielę w trójkącie bermudzkim. Kuchnia, ubikacja, łazienka. Łazienka, ubikacja, kuchnia. Kuchnia, ubikacja, łazienka. Łazienka, kuchnia, ubikacja, łazienka. W piżamie. Nie przebieram się, bo dla kogo się ubierać. Możesz wegetować, a możesz żyć. Czy jesteś człowiekiem żyjącym? Czy sam się ruszasz? Aha, wracam pod tą kołdrą. I dopiero strach. Kurczę, mam dzisiaj kolokwium z niemieckiego. Nie, muszę wstać. Kurczę, już trzy razy z poniedziałki zerwałem. Jak zerwę czwarty, szef mnie wyrzuci z pracy. Muszę wstać. Zwróćcie uwagę. Ta kobieta, dziewczyna czy chłopak nie wstaje po to, bo chce, tylko boi się, że coś straci. Lęk popycha tego człowieka. Nie ja sam. Lęk mnie popycha. Niekiedy może być to coś przykrego, a niekiedy może być, a dziś jest impreza u Jurka. A nie, to wstanę, bo to będzie fajna imprezka, tam się nieźle się szykuje, popijawa. Albo mnie coś pociągnie, że ktoś mi kupi, jak głodnemu psu kotleta pokaże, czy to będzie zaraz za nim szedł. Albo się boję. Natomiast ja sam z siebie nic nie daję. Nic nie daję. Mną sterują pożądliwości, strach, chciwość, złość, fałszerstwo. To jest... Zmierzam do takiego stwierdzenia. Są ludzie, którzy nie żyją i o tym nie wiedzą. Czują, że coś nie gra w ich życiu, że coś jest ciężko, że coś idzie z oporem jakimś takim. Są poddenerwowani bardzo często. Z takiego człowieka zapytasz, ty coś, odczep się ode mnie, coś się czepiasz, sam się sobą zajmij. No dobra, przecież ja nic nie powiedziałem. Oni się boją. Czego się boją? Że się wyda, że oni nie żyją. To niektórzy reżyserzy filmowi, już nie chcę tych filmów przywoływać, ale co może na tych kwiatach pokażę. To jest piękna ikebana z kwiatów. Widziałem kiedyś w Otwocku siostrę zakonną układającą takie kwiaty i ułożyła wiele kwiatów pięknie w kompozycję. I ja powiedziałem, proszę siostry, fajna ta kompozycja, cudownie to siostra zrobiła, szkoda, że to wszystko za parę dni do śmieci pójdzie. A ona mówi, nie wszystko. Pokazała mi z tyłu, że postawiła jeden kwiat doniczkowy, który zakwitł, w środku tej kompozycji doniczkę przykryła, nie było widać i nie było widać różnicy, że te kwiaty są cięte, a ten jeden jest doniczkowy. Słuchajcie, jak się kwiat zetnie, te kwiaty są ścięte. One już nie będą nigdy młode i nie odmłodnieją nam. Ale jak się zetnie kwiat, on wcale nie robi się brzydki. Zwróćcie uwagę, ślicznie wyglądają. Ale są już martwe, są ścięte.
Jak człowiek popełni grzech ciężki, to nie wcale jest od razu, że piorun na niego spada czy coś. Chłopak się prześpi z dziewczyną i mówi, ty fajnie było, ale super, jakie to piękne, seks jaki to jest cudowny. A już są kwiatami ściętymi. Teraz odcięli się od Jezusa i nie czerpią od Niego życia, zaczyna się ich sterowanie przełączać na sterowanie seksem. Zaczyna się. Wiecie, można z jakimś urządzeniem zasilać z kotłowni. Wielu z was na pewno ma w domach centralne ogrzewanie wodne, a jeszcze jakby trzeba, to się piec węglowy rozpali. Otóż różnie może być mieszkanie ogrzewane. Można sobie przynieść elektryczne słoneczko jakieś i włączyć. Człowiek jest różnie zasilany. Jak powinien być zasilany chrześcijanin? Chrześcijanin powinien powtarzać za Pismem Świętym. Wszystkie źródła moje są w Tobie, Boże. Jak wygląda człowiek, który jest podłączony pod Pana Boga, że tak powiem? Maksymilian Kolbe śpiewał w baraku, w którym czekała go śmierć głodowa. On śpiewał. Miał jeszcze siłę, śpiewał pieśni religijne. To był człowiek żywy. Wyszedł przed szereg. Wiedział, że czym to się skończy? Śmiercią. Więźniowi w Oświęcimiu nie wolno było wyjść przez szereg, a on wyszedł przed szereg i sam się odezwał po niemiecku do oficera. I oficer tak zbaraniał, że powiedział do niego, kim pan jest. Pan. Ktoś powiedział, że to był chyba jedyny przypadek w Europie Wschodniej, gdzie były obozy koncentracyjne, żeby się Niemiec odezwał per pan do więźnia. Maksymilian Kolbe miał taką moc, taką siłę od tego Bożego życia, że śpiewał i był do końca wolny. Notabene, jak dzisiaj ludzie słabo śpiewają, to jest inna sprawa. Na zewnątrz wszystko wygląda tak samo. Gdybym ja tu postawił doniczkę z kwiatem takim samym, nie rozróżnilibyście, który jest ścięty, a który jest nienny. Ja teraz patrzę na was. Widzę ludzi starszych, młodszych, bardziej elegancko ubranych, bardziej sportowo ubranych. I nie wiem, mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy kwiatami zasadzonymi w Pana Jezusa. Ale być może wśród nas jest ktoś, kto jest w grzechu ciężkim. On się ładnie uśmiecha, on mówi, a jest sterowany już tylko takimi doczesnymi sprawami. Proszę zwrócić uwagę, można żyć, nie żyć i o tym nie wiedzieć. Pan Bóg chce nam to pokazać. A my mówimy, przecież pracuję, uczę się. Tak, ale to nie jest życie. Syn marnotrawny wrócił do ojca i dwa razy jest napisane, oto syn mój był umarły, a ożył. Był umarły, a ożył. Jak to był umarły? Przecież nie umarł. No, jadł te świnie, te ze świniami, to co mu dawali. Przedtem przetracił dużo pieniążków. On umarł, on nie żył. Wiesz, dlaczego z mężem nie możesz pogadać już 20 lat? Tylko komunikaty krótkie? Bo on albo ty nie żyjecie. I coraz trudniej jest wam mówić. To zasilanie takie doczesne, że wypadałoby pogadać, przestaje działać. Kiedyś mówiłem te refleksje w kościele i dzieciak był. Przyszedł po mszy świętej z mamą i mówi, proszę księdza, ma ksiądz rację, mój tata jest na zasilaniu. Mój tata chodzi na dwie baterie. Ja mówię, jakie dwie baterie? Warka Strong. Jak ma dwie, to do mamy się uśmiecha, żartuje, z nami się pobawi. Jak nie ma piwa, to od razu idzie spać. Silnik się wyłącza. Zwróćcie uwagę, są ludzie, którzy bez alkoholu się absolutnie nie potrafią bawić. Wygłupiać. Młodzież przychodzi, mówi, impreza do piątej. Amfetamina na jednego plus trzy piwa zapijemy, to powinno do piątej starczyć. Oni już mają wyliczone, ile gram trzeba wziąć, żeby do piątej starczyło. Taka harcerka przedwojenna mi powiedziała, przewidzenia, myśmy przed wojną, ktoś, nikt nie myślał o alkoholu. Po prostu mieliśmy takiego powera w sobie, że jak żeśmy tańczyli, to na antypodach chyba ludziom kapelusze spadały. Po prostu ja widziałem, jak kiedyś jeden facet zahipnotyzował towarzystwo, siedzieli młodzi ludzie, on opowiadał kawał za kawałem, historię za historią, dwie godziny tak siedział, czy półtorej godziny, wyszedł, a ludzie mówią, Jezu, myśmy półtorej godziny ani jednego kieliszka nie wypili. Bo przyszedł taki z życiem, który im zaimponował. Czy ja żyję? Ksiądz Grzywosz pisze tak. Oby śmierć, gdy przyjdzie, została nas żywymi. Posłuchajcie. Oby śmierć, gdy przyjdzie, została nas żywymi. Tylko żywi pójdą do nieba. Ci, którzy są podłączeni pod właśnie gorzałe, chciwość. Jest niesamowite. Jeden pan mówi, proszę, jak mam doła, siadam sobie przy stole, wyjmuję moje karty kredytowe, układam, zaświadczenia z banku o wyciągach, policzę sobie i już mi się lepiej robi. Już się lepiej robi. No, niektórzy idą zaliczyć jakąś panienkę, niektórzy właśnie idą coś wypić, niektórzy idą sobie strzelić jakiegoś jointa. Różne sposoby są. Plotki ożywiają. Proszę panią, mam sensacyjną wiadomość. Co takiego, panie? Naprawdę? I ona tak zrobiła? To się nie spodziewałam. Niektórzy, przepraszam, powiem żartem, żeby troszeczkę tak rozluźnić atmosferę. Mówią, że gdyby kobiety były księżmi, to by był koniec tajemnicą spowiedzi. Jakby Ewka spotkała Ankę i powiedziała, ty, spowiadałam Ankę, no mówię ci jaki numer, nie mogę ci powiedzieć, ale jak Boga kocham, szykuje się afera nieprawdopodobna.
My faceci jesteśmy, którzy nie raz górowaci, właśnie tacy przymknięci, ale to pomaga zachować tajemnicę spowiedzi. Nie chce się zdradzać nawet. Po co przyszedł Jezus? Abyśmy mieli życie. Jest taki cytat. Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Co to znaczy masz imię, które mówi, że żyjesz? Angielski, pływanie, stypendia, włoski. Tutaj robię, tutaj jadę, tutaj działam, tutaj... Wszyscy mówią, ale on działa. Szalony człowiek, ile on rzeczy robi. To samo może dotyczyć księdza. Spowiada, odprawia, jeździ, wszystko, wszędzie... Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. To wszystko ma tylko przykryć to, że jesteś umarły. I to niekiedy wychodzi na jaw. Wiecie, dlaczego tak kochaliśmy papieża? Bo on żył. Ja przypomnę jeden epizod z jego pontyfikatu. W budynku konferencji Episkopatu Polski dzieci miały przeprowadzić wywiad z papieżem. Kamery z całego świata ustawione, papież przygotowany, dzieci przygotowane. Siadają przed kamerami. No, o co dzieci chcą zapytać papieża? Jeden dzieciak. A ci papież lubi zęby myć? Proszę Państwa, co byśmy odpowiedzieli? Kamery z całego świata, wszystkie Twoje koleżanki i koledzy przed telewizorami. Co byś powiedziała? Tak, należy myć zęby. Mycie zębów zapobiega próchnicy. Należy myć szczotkując od góry do dołu. Rano i wieczorem. Należy zmieniać pastę, żeby bakterie się nie przyzwyczajały. Oczywiście byśmy strzelili taką gadkę jak komputer. A co powiedział papież? Co powiedział papież na pytanie, czy papież lubi zęby myć? Myje. On się do tych dzieci normalnie odezwał, kurczę. Więc dzieci strzelają. A ci papież lubi szpinak? Co my byśmy powiedzieli? Oczywiście, szpinak, smały układ kostny, także system nerwowy. Dzieci, jedzie szpinak w odpowiednich ilościach, ale często. Co powiedział Jan Paweł II, głowa Kościoła katolickiego? Jak mi dadzą, to jem. Boże, on z tymi dziećmi rozmawiał, on był żywy. Wiecie, byłem kiedyś w Budapeszcie i rodzina wielodzietna polsko-węgierska zaprosiła mnie na pacierz. Przerwaliśmy kawę i poszliśmy do pokoju z dziećmi się pomodlić. Wiecie, co na tym pacierzu było najbardziej dziwne? Że ci rodzice się modlili. Tak, na pacierzu było najbardziej dziwne, że oni się modlili. Ojciec z mamą złożyli ręce, zaczęli się modlić. Dziecko jedno weszło tacie na głowę, to tata zdjął. Dwóch się zaczęło szturchać, to mama ich rozdzieliła, ale cały czas się modlili. A potem się te dzieciaki tam wygłupiały, fikołki zrobiły. Ale kątem oka patrzyły tata z mamą, z kim się rozmawiają. Jeszcze nie widzą z kim, ale z kim się rozmawiają. Ja byłem na wielu paciorkach proszony, to nieraz widziałem, jak babcia odmawia z wnusiem paciory. No, wnuś, Arturku. Aniele Boży, jeszcze raz Arturku. Aniele Boży, co? Mój? Ty zawsze co? Stój. Synek się patrzy, ale się babka wygłupia, kurde. Trzeba się modlić, a nie sterować. Właśnie cyborg steruje. On ożywiał. Słowo ludzkie może ożywić, jeśli jest pochodną Słowa Bożego. Co to jest, że to jest życie w człowieku? Słuchajcie, ja powiem wam anegdotę, która jest wymyślona i nieśmieszna taka strasznie. Można się nie śmiać, nie będzie mi przykro. Ale jest mądra moim zdaniem. Na parafię przyszedł nowy proboszcz i szedł przed kościołem i spotkał gromadkę ludzi, parafian. No, witamy nowego proboszcza, cieszymy się, że ksiądz położył z nami, ale któryś mówi, ale ten stary proboszcz, co tu był teraz przed księdzem, to był ksiądz. Więc on tak uśmiechnięty, mówi, co taki dobry duszpasterz? Nie za bardzo, duszpasterstwo mu nie szło, ale to był ksiądz. A co budowniczy? Nie, zaniedbał, wszystko się wali. A co tak z młodzieżą? Nie, młodzież go unikała, nawet taką miała do niego niechęć. A dzieci się go bały w ogóle. No to co on był taki ksiądz jakiś, mówicie, super? Przeklędza, proszę Państwa, przeklędza, on jak szedł przez kościół, to szedł. Rozumiecie? Szedł jak sztandar. Moi drodzy, wiecie, co to znaczy być żywym? Nieszczęśliwym, że jestem chrześcijanin i jestem codziennie szczęśliwy. Przepraszam, to jest tak wkurzające. Znacie ludzi bez przerwy szczęśliwych? To normalnie się mi łeb chce urwać. Szczęśliwy, żywy człowiek, jak płacze, to płacze. Jak śpi, to śpi. Jak je, to je. Przepraszam, ja byłem na takim kursie... zaraz mi się przypomni to słowo. Sztuka mówienia, retoryki. Wiecie, czego nas, starych koniów 40-letnich, uczyła nauczycielka na pierwszych zajęciach? Byli tam lekarze, byli dziennikarze, byli prawnicy. Ona się uczyła nas przedstawiać. Bo na początku powiedziała, proszę Państwa, proszę wstać i przedstawić się. I mniej więcej przedstawienie wyglądało tak. Nazywam się... Nie. Przepraszam, jak? Jestem księdzem i dość często spotykam ciągle nowych ludzi, obcych ludzi. I się przedstawiamy sobie.
Nazywam się ksiądz Stanisław. Przepraszam, jak? Nazywam się ksiądz Stanisław. Nazywam się ksiądz Piotr Pawlukiewicz. O rany, jak to głupio brzmi, strasznie to brzmi. Lepiej tak skryć się. Przedstawiłbyś się, wyszedłbyś na środek i tutaj zaśpiewał, czy coś, co potrafisz zrobić? Czy jesteś żyjący, czy tylko fingujesz życie? Czy tylko chciwość, tęsknota, zazdrość? Zadatek tego życia człowiek dostaje już na ziemi. My myślimy, że tak, tu będziemy żyli, będziemy walczyli z diabłem, z grzechami i potem na koniec Pan Bóg nas podsumuje i wyjdzie, czy zaliczyliśmy niebo, czy nie zaliczyliśmy nieba. Słuchajcie, która z was, drogie panie, chciałaby pójść w taki związek, że chłopak 20-letni mówi swojej narzeczonej: wyjdź za mnie, będę cię bił, poniżał, nie szanował, ale na emeryturze to ci proszki kupię w aptece, herbatę ci podam, to ci się opłaca, nie? Każda z was powiedziała: ty chory jesteś, ja chcę teraz szczęście, dziś chcę szczęście, już chcę szczęście. I Pan Bóg nam daje już, daje nam szczęście. Jak ta starsza pani, która była samotna, przeżyła taką szczęśliwą Wigilię. Pan Bóg chce, żebyśmy byli ludźmi żywymi. Uciekamy w pseudo-życie. Wiecie, wielu ludziom wydaje się, że żyją, a są w Matrixie. Kto z młodszego pokolenia oglądał Matrix, to chcę powiedzieć, że dla mnie pierwsze 30 minut tego filmu to jest najbardziej chrześcijański film na świecie. Ależ to wachowscy wymyślili, że ludzie śpią, miliony ludzi śpi, mają wtyczkę w głowę od komputera i wtyczka im pokazuje różne obrazy, że się kąpią, że się myją, że coś robią, a to wszystko jest tylko program komputerowy. Proszę Państwa, ile takich ludzi znam, co żyje w Matrixie? Mój przyjaciel jeździł do Białegostoku na wykłady i rano bardzo pociągiem jechał już o 4:00 i w Mławie, czy tam o 5:00, w Mławie wsiadali kolejarze, wyciągali takie starte, grube karty do grania, takie tłuste od palców i grali w jakiegoś tysiąca tam, czy w coś jeszcze i dyskutowali. I ten mój znajomy mówi: ty, oni się na wszystkim znali. Na wszystkim. Na Reaganie, na Breżniewie, na Krzyżakach, na kursie dolara, na filmie w kinie. Oni wszystko wiedzieli. Wszystko wiedzieli. Tylko ciekawe, gdyby ich zapytać, co osiągnęli w życiu, czy ich żon zapytać, jak ten mędrzec, twój mąż, to mogło być inaczej. Jesteśmy świetni od teorii, od dyskutowania. Tak sobie usiąść przy kawie, zrobić sobie kawę i tak powiedzieć: ci politycy to się powinni zmienić. Oni są głupi, powinni być lepsi. Ja, Jan Kowalski z Ciechanowa czy tam skądś, jestem mądrzejszy od wszystkich polityków. Ja ich tu podsumuję zaraz. Proszę Państwa, ja pracowałem w Sejmie 10 lat. I często ludzie mi mówili: księdza, niech ksiądz ich na tym Sejmie podkręci, żeby się nie kłócili. Ja mówię: proszę panią, nie ma problemu, od jutra się nie kłócą. Tylko jeszcze jedna prośba. Pani też podkręci swojego męża i swoje dzieci, żebyście wy się nie kłócili, dobra? No, nieraz się sprzeczamy. I oni tam też się sprzeczają. Chociaż nie z jednej rodziny są. Ja chcę pokazać, jak jesteśmy dobrzy w teorii od reformowania innych ludzi, księży, od reformowania polityków. A co ty zrobiłeś w życiu w realu? Wiecie, w Zamościu była taka historia, że były lekcje dla 4 klasy o aborcji. I ksiądz przedstawił naukę Kościoła ochrony życia. A cała klasa za aborcją. A główny prowodyr to dziewczyna, córka dyrektorki. Jak badania prenatalne wykażą, że to jest dziecko z zespołem Downa, należy usunąć. Ten katecheta dyskutował, przedstawiał, ale nie dał rady. I w końcu mówi: wiecie co, za tydzień nie będzie katechezy. Hurra, super, pójdziemy do domu dziecka, dam na pół godzinki, dzieci nas zapraszają. I poszli, w Zamościu, na Żdanowską. Tam są dziewczynki, niektóre z zespołem Downa. Przyszła cała klasa, wyszła siostra zakonna dyrektor i mówi: dzieci, droga młodzieży, przyszliście tutaj nie oglądać dzieci, tylko z nimi pobyć, wypić herbatę, pogadać, pośmiać się. Także dzieci was zapraszają, już czekają na was. Oni wchodzą i w tym momencie do córki dyrektorki szkoły podbiega dziewczynka z zespołem Downa, bierze ją za rękaw i mówi: a lubisz mnie? Chodź, pokażę ci moje pocztówki, jakie mam w szufladzie i jaką mam makatkę, ale lubisz mnie? I trzyma ją za rękę i prowadzi. Ta się robi fioletowa, zielona, żółta, niebieska. A po spotkaniu podeszła do katechety i mówi: niech pan już nie robi żadnych lekcji aborcji. Usunąć, wyskrobać. Jakby ci takie dziecko dali na ręce. Wiecie, jakie te dzieci są niesamowite, te z zespołem Downa? Kiedyś przyszedłem z moim bratem do sióstr zakonnych, które prowadziły taki dom i przychodzi taki chłopaczek, 10-15 lat. I do jego mojego brata mówi całkiem spokojnie: bardzo pana przepraszam, że ośmielam się zadać pytanie, kiedy pan umrze? Mój brat mówi: nie zamierzam w przyszłości. Gdyby pan umarł, proszę zostawić mi brille, okulary dla mnie.
Siostra mówi, niech pan się nie gniewa, on tak do każdego, chce mieć okulary i czeka, aż ktoś umrze. Proszę państwa, ile facetów na świecie czeka, aż teściowa odejdzie z tego świata? Ale nie, ja nie życzę mamusi musi wszystkiego najlepszego. Taka szczerość. Wiecie, jak mi te dzieci z niespełna zrobiły rekolekcje? To najlepsze rekolekcje, jakie miałem w życiu. Ja trochę grałem na gitarze i siostry zakonne z franciszkanki służebnicy Krzyża zaprosiły mnie z gitarą, żebym pograł na kolędzie dla dzieci upośledzonych i niewidomych. Jak wszedłem i zacząłem te dzieciaki, jak zwykłe latają dzieciaki i fruwają, ale tamte to miały ich ADHD do kwadratu. To się przestraszyłem tych dzieci, bo ja się z tą gitarą to lubiłem popisywać. Poezja śpiewana, pod budą, Grechuta i te historie. A dzieciaki, proszę księdza, ksiądz rad coś, tylko głośno. Chwileczkę, nastroje, instrument. Księdza, w szóstnocnej ciszy, tylko tam głośno tak. Chwileczkę, jeszcze giemi nie stroi. Podchodzi taki chłopaczek ze zespołem Downa, skośne oczy, mówi do mnie, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. A ze mnie powietrze, wiecie, dlaczego ludzie chcą mordować te dzieci? Bo one mówią prawdę. One walą prosto z mostu. Takie teksty, że głowa boli. My to mamusiu, tatusiu, panie dyrektorze, jak się cieszy, ale skąd, ależ nie, ależ gdzieś tam. Jak fajnie teoretyzować, wiecie, powiem wam ze swojego życia. Króciutko. Jak byłem na Kulu, już byłem księdzem wtedy, studiowałem teologię pastoralną, tak duszpasterstwo, to często żeśmy rozmawiali o parafiach. I my, młodzi księża, właśnie to Matrix. Powinni księża na parafiach tak działać. W seminarium powinno być inaczej zorganizowane. Klerycy powinni być inaczej wychowywani. I ja miałem jeden postulat. Miałem zawsze jeden postulat krytyczny do władz. Że przełożeni w seminarium nie znają imion kleryków. Wiecie, nas było 120. Jak za mnie, jak chodziłem, było 300. Nauczyć się 300 chłopaków na pamięć to nieprosta sprawa. Ale ja mówię, jak chce być wychowawcą, to musi się nauczyć i mówić do kleryka po imieniu, a nie zapominać. I tak się stało, że ja zostałem wychowawcą w seminarium. I była niedziela powołań w Sochaczewie, jadę, wchodzę do zakrystii, 6 rano, stoi młody ksiądz, ja mówię, ksiądz tu długo jest wikarym? On mówi, księże prefekcie, jestem księdza z sąsiadem przez ścianę, z seminarium. A ze mnie powietrze, jak łatwo jest być mądrym, niech oni tam się zmienią. Ksiądz rektor kiedyś w seminarium wprowadził piękną zasadę, kto coś proponuje, ten to robi. Trzeba by zrobić bibliotekę dla kleryków. Proszę bardzo. A nie, to głupi pomysł. Wycofuję się. Trzeba by ćwiczenia, żeby z nimi ćwiczyć troszeczkę. To ksiądz będzie ćwiczył. Nie, to głupi pomysł. A ja chciałem zaproponować... Nie, już nic nie chciałem zaproponować. Świetnie jesteśmy. Pokaż mi, co ty zrobiłeś. Bo to jest markowanie życia. Tak samo jak te nasze gierki różne, wiecie, to fałszywa pokora, to jest bardzo często, wielu ludzi nie kocha człowieka drugiego, kocha wyobrażenia o człowieku. Do niczego człowiek się tak nie przywiązuje, jak do wyobrażeń o sobie. Nawet wygląd. Nieraz ktoś ci pokazuje, patrz, mamy zdjęcia z wakacji, jesteś tu na kilku zdjęciach. My mówimy, patrzymy, o Jezu, jak ja fatalnie wyszedłem, wyrzuć te zdjęcia. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. My cię takiego widzimy. Drodzy panowie, my codziennie się widzimy w lustrze, jak się golimy. Takim lusterku, no, panie, robicie makijaż. Ale jak się pójdzie do teatru, wchodzi się na piętro, a tu takie lustro 4 metry wysoko. O Jezu, to ja? Rany gościa, jaki mam brzuch. O kurde, jak posiwiałem, jak ja wyglądam. Niejedna kobieta wyszła nie za chłopaka, tylko za wyobrażenia o chłopaku. I potem są rozczarowania. Przychodzi do księdza, mówi, proszę księdza, mój mąż jest potworem. 5 lat po ślubie. Mój mąż jest potworem. To po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był. No to przy pani się stało. I zapada taka cisza. A on nie jest ani potworem, ani kimś. Ona po prostu miała wyobrażenia o nim. Wyobrażenia. Czy wyobrażenie, że jestem taki pokorny i miły. 2 facetów siedzi przy stole, a na talerzu 2 kawałki mięsa. Jedno duże, drugie małe. Proszę, niech się pan częstuje. Ależ nie, niech się pan częstuje. Ależ skądżesz, niech się pan częstuje. Powiedz, jeden się zdenerwował, wziął ten wielki kawałek i położył sobie na talerzu. Ten drugi mówi, ojej, tak pan wziął ten większy kawałek dla siebie? No wziąłem, a pan który by wziął? Ja bym wziął mały, no to ma pan mały. Proszę państwa, człowiek żywy mówi to, co myśli, to, co chce. On wejdzie w towarzystwo. Pamiętam, jak taki film radziecki, chłopiec szedł do wojska, znaczy chłopak, no tam 19 lat szedł do wojska i ma, nie odzywaj się, tylko obserwuj.
Obserwuj kto z kim, co, na to się nie odzywaj, w ogóle nic nie mów. Są tacy specjaliści. Człowiek żywy się śmieje, radość, jak coś źle zrobi, to przeprosi, jak mu się nie uda, to poprawi. Człowiek sztucznie zasilany, o, to są niebezpieczni ludzie. Ja przepraszam, jeszcze taki mój test na ludzi żyjących. Ja nie jestem na parafii, nie mam plebanii, nie mam gospodyni, sam sobie muszę wszystko robić. Jak przyjdzie dzień moich urodzin, to jadę kupię jakieś ciasto, jakąś wodę mineralną, jakąś butelkę wina. Tam zaproszę księży. Ja uwielbiam, mówię to oczywiście w przenośni, takich, co przyjeżdżają. Ja się nanosiłem, nastawiałem, obrusiki postawiłem, wszystko. Co się napijesz, co zjesz? Daj mi tylko pół szklanki wody mineralnej, niegazowanej, nie z lodówki. Ja bym ci kopnął to. Ja tu naprzynosiłem mandarynki, coś. A on się musi popisać przed całym światem, że on niegazowaną, pół szklanki. Kochani, człowiek żywy jest człowiekiem scalonym, zjednoczonym. Nie ma dwóch. Wiecie, na czym będzie polegał sąd ostateczny? To będzie straszne. Będzie puszczony film z naszego życia, to co my robiliśmy, mówiliśmy, a tu na pasku będzie leciało, co naprawdę myśleliśmy. Witajcie, drodzy wierni w łasku. Kurczę, jak się nie chce do nich gadać, no. Bardzo się cieszę. Jakiś prymitywni ci ludzie, to za parafia jakaś. Bo często bardzo jest co innego tu, a co innego tu. Bardzo jest często co innego tu, co innego tu. Amerykanie policzyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. Jak to 18 razy na godzinę? Przecież to niemożliwe. 18 razy na tydzień chyba. Na rok. Nie, policzcie sobie. Przez wczoraj był piątek, szłaś do pracy, w drzwiach spotkałaś dyrektora. Bardzo się cieszę, panie dyrektorze, że pana widzę. Raz. Podoba ci się moja sukienka? Piękna, cudowna. Kurczę, jakiś worek na kartofle. Dwa. Jak tam weekend? O, z chłopakiem spędziliśmy, wiesz, cudownie, bo Adam jest naprawdę eterycznym człowiekiem. Trzy. Kłóciliśmy się całą niedzielę, bo chciał mnie do łóżka zaciągnąć. Nie uzbiera się 18. Kiedyś idę ulicą w parafii, w której pracowałem, idzie pani pielęgniarka, pani Jola, wpadliśmy na siebie, ona mówi: ojej, ksiądz Piotr, ale ksiądz się posta, ale ksiądz zmężniał. Ja mówię: nie, postaram się. Nie, świetnie ksiądz wygląda. My mamy dyżurne odruchy. My jesteśmy nauczeni tej takiej pseudokultury, a pod tym siedzi zupełnie inny człowiek. Proszę państwa, pytanie do panów, ale także do pani. A propos, jaki ja jestem naprawdę, czy ja wyobrażenie mam o sobie, czy ja jestem taki naprawdę. Co powiedziałeś ostatnio, jak ci ktoś z podporządkowanych wyjechał samochodem i zajechał drogę? Wiem, co powiedziałeś. Uczestniku ruchu drogowego, nie czyń tak więcej, albowiem narażasz nas na kolizję samochodową, która podlega karze. Mój kumpel jechał samochodem i wyjechał mu facet z podporządkowanej i powiedział to słowo, no właśnie to. I zapomniał, że ma córkę z tyłu na siedzeniu. A ona mówi: tato, co to znaczy? Nic, bo zapytam mamy. Bo mówi, to było takie szczęść Boże po staropolsku. Jaki jesteś? Jak nikogo nie ma w domu, tak nikogo. Może teraz już nie, ale jak się komputery pojawiły i byłeś sam z komputerem, to jak było? Ludzie tak wchodzą, patrzą: o, jakie świństwa pokazują, matko najświętsza, takie świństwa. Muszę od tego odejść. Nie, przechodzę na inną stronę. Chociaż w zasadzie trochę o tej pornografii to trzeba wiedzieć, nie? Bo to ludzie pytają, ludzie rozmawiają, to muszę zobaczyć, jak to wygląda. Ale nie, takich świństw to nie, no, aż takich to nie będę oglądał. W zasadzie zostało 3 minuty tego filmu. Ciekawe, czy on do niej wróci, czy nie wróci. I tak skaczemy. Potem dzwoni koleżanka: cześć Basiu, cześć Iwonka, co tam słychać? Szef mnie w pracy wkurzył. No ten twój szef to jest idiota. Tak myślisz? Ja też tak uważam. Patrz, ty jesteś jednak przyjacielem, ty się znasz na rzeczach. Słuchajcie, jeśli ktoś z was ma przyjaciela i ten przyjaciel przez rok nie zwrócił ci uwagi ani razu, to lipa, nie przyjaźń. Bo to jest niemożliwe, żebyś w ciągu roku nie zrzelił gafy. Jeśli on ci nie pomaga, to po prostu jest to wymienny handel. Ty, ponarzekamy na twojego męża, a potem na mojego szefa w pracy. Prawdziwy przyjaciel potrafi przyjść i powiedzieć: słuchaj, Basiu, wiesz, że cię lubię, ale wczoraj, że się zachowała źle. Idź, przeproś matkę. Czego my się boimy? Że usłyszymy: i ty przeciwko mnie, wiesz, zawiodłaś mnie. Nie spodziewałem się tego po tobie. Prawdziwy przyjaciel zwraca uwagę. To jest życie, to jest prawda, a my żyjemy ciągle w realu, w jakichś fantazjach. Opowiadamy o Ameryce. Popatrzcie, taki jeszcze na przykład zderzenia z rzeczywistością. Ja urodziłem się już kilkanaście lat po wojnie. Ale o wojnie było dużo filmów za komuny. Czyli Pancernik, Klos, te Sztirlice wszystkie. To się człowiek o tej wojnie oglądał i oglądał tą wojnę bez przerwy. I ja myślałem, że chociaż w czasie wojny jeszcze nie istniałem,
ale że wiem, co to była wojna. I o obozach się uczyłem koncentracyjnych, i o Powstaniu Warszawskim. I moja nauczycielka, taka bardzo przeciętna w sensie pozytywnym, właśnie taka dobra matematyczka, polonistka, na ostatnią lekcję, kiedy przerabialiśmy literaturę II wojny światowej, przyniosła list matki swojej z Oświęcimia. A Niemcy cenzurowali list, nie że coś tam zamazywali, tylko wycinali nożyczkami po prostu te części, które były dla ich zdaniem niedobre. I ona przyniosła taki strzęp papieru, polonistka nasza, niemłoda już pani, i powiedziała, to jest ostatni list mojej matki z Oświęcimia. I zaczęła płakać naprzeciwko nas, gówniarzy z liceum. Cisza się zrobiła, jak jej w życiu nie słyszałem. Ona płakała. I ja wtedy się po raz pierwszy w życiu dotknąłem wojny światowej. Dopiero zacząłem czuć, jakie to było straszne, dostawać takie listy matki z Oświęcimia, a potem się nigdy nie spotkać. Wiesz, bo jest teoria i jest życie. Teoria to nie jest życie. Pamiętacie, że jak za komuny się kupowało telewizor, to dawali schemat telewizora jeszcze dawali. I teraz nie wiadomo, po co ten schemat. Nikt nie patrzył się na schemat telewizora, chociaż ten schemat to był niby telewizor. Każdy włączał, żeby mieć piękny obraz, a tam schemat telewizora do śmieci. Dzisiaj wielu ludzi ma schemat, a nie ma telewizora prawdziwego. Jeszcze jedno wam powiem. Kiedy człowiek żyje? Człowiek żyje wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Masz kogoś takiego? Zna twoje świństwa i zna twoje świętości. Zna twoje upadki, zna twoje wzloty i cię kocha. Wielu ludzi mówi tak. Jezu, gdybym ja opowiedział wszystko o sobie, ja tak opowiedział, co ja nieraz marzę, myślę, to mi nikt ręki nie podał. To nie żyjesz. Żyje człowiek wtedy, kiedy ktoś cię zna do końca i cię kocha. Dlatego nie możemy uwierzyć w miłość Jezusa. Nieraz przychodzi ktoś zdruzgotany, powiedział, że rozdrabiałem, niech mi ksiądz wyspowiada. No dobra, chodź. Spowiada się szczerze, ja mu daję naukę. Ja odpuszczam ci grzechy, idź w pokoju. No jak? Badziewie. Ale Jezus cię kocha. Wiem. Ale Jezus cię bardzo kocha. Wiem. W ogóle to nie działa. Można obrazki mieć, Jezus cię kocha, koszulkę Jezus cię kocha, książkę Jezus cię kocha, śpiewać piosenkę Jezus cię kocha i w ogóle Jezusa nie dotykać. Kiedyś mi ten chłopak powiedział, prosiędza, ja najbardziej doświadczam Chrystusa na pielgrzymce. W którym momencie? Jak gram na gitarze i dziewczyny na mnie patrzą. Ja wtedy tak doświadczam Chrystusa, że po prostu jestem przeniknięty Bogiem. Wielu ludzi tak myśli, że to jest Jezus. Te emocje w kościele, ksiądz coś fajnego powie, ksiądz coś ciekawego powie. Nie. Jezus jest zupełnie, zupełnie innym. Czy żyjesz w Matrixie? Czy żyjesz w realu? Czy rzeczywiście jesteś żywy? Kochani, nie chcę przedłużać. Może tylko powiem o tym. Człowiek żywy to jest człowiek, który jest cały sobą. Powtarzam, cały sobą. Do mnie przychodził taki chłopak, student do spowiedzi. Kiedyś powiedział tak. Przewodnicza, ja potrafię matce powiedzieć bardzo wulgarne słowa. Jak się tam wtrąca, to mówię, odczep się ode mnie, ja mam swoje życie i zostaw mnie w spokoju, jestem dorosły. Za godzinę idę do mojej dziewczyny, po takim nawrzucaniu matce, idę do dziewczyny, kładę jej głowę na kolanach i mówię, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, zapalam papierosa, wypijam piwo na Starym Mieście i mówię, że ja muszę wyjechać do Stanów, bo ja się tu duszę. Ja się duszę, w Polsce to jest mała prowincja, ja muszę zrobić wielki biznes. A potem przychodzę do księdza, i boję się, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z kolejnej masturbacji. Ale który ty jesteś prawdziwy? Ten do matki, ten do dziewczyny, ten do kumpli? Co ksiądz sobie życzy? Do wyboru, do koloru. Ja już mam automat włączony właśnie, nie pokazać siebie prawdziwego, tylko pokazać się z automatu. Kim ja jestem naprawdę? I człowiek, być człowiekiem sklejonym. Człowiek, który jest sklejony, jest wewnętrznie tak zintegrowany. Jest bardzo odważny. W takich nawet codziennych sytuacjach. Kiedyś księża zaprosili księdza biskupa, żeby pokazać mu cuda polskich Bieszczad i byli umówieni na plebanii o 14 na obiad, ale się spóźnili pół godziny i do stołu zasiedli, obzajem tam ręce umyli o 15. Biskup bierze barszczyk do ust i mówi, oj pani gospodyni, coś ten barszczyk taki chłodny. A ona stoi w drzwiach, mówi, trzeba było dłużej gadać. Jak chcecie, to wam podgrzeję, ale... Ona się nie boi biskupa. Co biskup może zrobić? Na pielgrzymce warszawskiej jedzie biskup Zawitkowski samochodem odprawić mszę pielgrzymą, a droga zatarasowana, bo do wioski nie wolno wjeżdżać, jak jest pielgrzymka. Kierowca się wychyla, mówi, a dziewczyna stała na straży. Panienko, otwórz, ksiądz biskup jedzie na mszę. Nie było rozkazu.
biskup się wychyla. Słuchaj, poznajesz mnie? Ksiądz biskup Józef, no otwórz szlaban, bo musi być ksiądz rektor zgodę wydać. Jezu, zadzwonił do rektora, ten wyleciał jak podpaliliby mu łóżko. Oczywiście księdza biskupa tu wpuszczamy, coś, no i msza się odprawiła. Ksiądz biskup mówi, tu jest na placu dziewczyna, która nie chciała mnie rano wpuścić. Niech wstanie. 5000 ludzi, która to, Jezu, która to? Wstało dziewczę, biskup mówi, ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Ona by własnego ojca nie wzięła do kłapówki. Ona by własną matkę wsadziła do więzienia, kiedy trzeba było. Chryst, 5000 ludzi. Brawo, brawo. Ona się nie boi. Wiecie, czego my się boimy? Że się wyda, kim naprawdę jesteśmy. Dwóch facetów pojechało na delegację i spali w jednym pokoju w hotelu. Wstają rano, jeden mówi, ale żeś przez sen gadał. Co gadałem? Ale powiedz, co gadałem? On mówi, numery konta podawałeś swoje. Kiedyś, gdy pracowałem w kurii, 1 kwietnia stanęłem z moim kolegą Tadeuszem w drzwiach i jak wchodził młody ksiądz, taki młody, starszego, byśmy się bali prowokować, to mówiliśmy, mówi się o tobie. Co? Co się mówi o mnie? Wyszła jakaś sprawa. Ale jaka sprawa wyszła? No, z ministrantami w wakacje. Ale co z ministrantami w wakacje? No ten mecz, turniej piłki nożnej. Uff. Proszę Państwa, jak bym powiedział, twoje maile z dziewczyną twoją będą wydrukowane jutro w gazecie tu lokalnej. Twoje kłótnie z mężem będą spisane i wypuszczone w telewizji. Ale które kłótnie? Ale które maile? Ale które co? Boimy, że to się wyda. Dlatego ludzie nie lubią nawet, jak się na nich patrzy, mówię. Jak na zdjęciach, czy pan Ziemkiewicz pisał w książce Polactwo, pisał, że na zachodzie Europy, jak jedzie obcy człowiek i z jego wzrok spotka się z innym człowiekiem, z wzrokiem innego człowieka i on się uśmiecha do mnie, prawda? Ja go nie znam, ale skoro on się do mnie uśmiecha, może żeśmy się gdzieś spotkali. Na wszelki wypadek się oduśmiechnę do niego i kiwnę głową. Spróbujcie w Polsce w autobusie relacji Giżycko-Mikołajki intensywnie patrzeć się na miejscowego. Usłyszysz, coś gapisz? Coś mordy? Coś mordy? Policja mówi, jak cię zaczepią, oddaj im zegarek, oddaj im portfel, nie patrz się im w oczy. Nie patrz się im w oczy, bo ich sprowokujesz do tego. Bo on, przez oczy zagląda się do człowieka. Czy jesteś żywy? Wiecie, nieraz tych truposzczaków można spotkać nawet przy ołtarzu. Jak udzielam ślubu u świętej Anny, to już będzie na koniec. Jak udzielam ślubu u świętej Anny, to proszę, stańcie do siebie twarzami, wiążę im ręce z tyłu. Powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. I kurczę, na 10 ślubów, teraz może mniej, ale jeszcze z 4, to on się gapi w sufit i biorę cię, Anno, za żonę. Nie chcę jej spojrzeć w oczy. Potem ona... Biorę cię, Krzysztofie, za męża i w podłodze coś słuchamy. Upadł, masz jakieś kwiaty. Jeszcze się robi nieraz komiczna sytuacja, jak pan młody ma na imię tak jak ja, Piotr. I ona do mnie mówi, ślubuję ci miłość. I patrzy mi się w oczy. Jak taka młoda blondynka mówi do mnie i ślubuję ci miłość, wierność, to tak się fajnie robi przy tym ołtarzu. Ale jak taka wdowa, 60 lat, 100 kilo wagi i nie opuszczę cię aż do śmierci, to ja mówię, w tą stronę, proszę, w tą stronę. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Kim ja jestem? Czy ja żyję? O to się trzeba troszczyć, bo można, powtarzam, być martwy i całkiem dobrze funkcjonować. Można być ściętym kwiatem i wyglądać całkiem porządnie. Wiecie, żeby serce ożywić, no oczywiście jest jedno miejsce, gdzie ożywia się serce, konfesjonał. Wiecie, po czym poznać, że spowiada się człowiek żywy? Bo on przyjdzie, uklęknie i powie tak, proszę księdza, jeszcze pół minutki, dobrze? Albo tak cisza, to ja już mogę zacząć. Po czym poznać, że spowiada się cyborg? Ostatni raz byłem sobie tej, więcej cię nie będę, wszystkie rzeczy nie żałuję, ciebie ojcze, proszę o rozgorzenie. No to ja mówię, 3 razy to i to, do widzenia. Człowiek żywy myśli, o się zaplącze. Proszę księdza, może ja to źle powiedziałem, ale chciałbym księdzu wyjaśnić, że w moim życiu i on widzę, że żyje, że on tworzy tą spowiedź, że on kreuje tą spowiedź, że on kreuje tą człowiek, że jest zjednoczony. Automat spowiada się automatycznie. Czyli się nie spowiada. Czyli miejscem, gdzie ożywiamy, jest oczywiście konfesjonał. Miejscem tym jest spotkanie z sytuacją czy z człowiekiem, który nam kiedyś to życie odebrał. Wiecie, jest taki wiersz, ja go tu już nie znajdę. 20 lat nie dotykałem tej klamki, a teraz przyjechałem tutaj do tej mojej starej szkoły,
żeby znaleźć moje serce, które kiedyś mi to odebrano. Może cię kiedyś, przepraszam za słowo, pobito w kiblu. Może cię kiedyś ktoś molestował i ta szkoła stała się dla ciebie strasznym miejscem. Od tamtego czasu nie żyjesz, tylko grasz. Wróć i się tu pojednaj ze sobą. Wiecie, słowo ożywiające ludzi to słowo przepraszam. Idź do swojego kolegi i powiedz, słuchaj, ja cię 5 lat temu sponiewierałem. Przepraszam cię za to. To go ożywi. Widzieliście film Linia Życia? Lekarze wprowadzają się w stan śmierci klinicznej, żeby zobaczyć, jak jest po drugiej stronie. Ale przy okazji ożywają ich sumienia, które mówią, kiedyś kogoś skrzywdziłeś. Jest piękna scena, jak jeden facet, dorosły już facet, szuka koleżanki z klasy, z której się śmiał, że jest murzynką. W książkach telefonicznych. I nagle znajduje, jest, wyszła za mąż, zmieniła nazwisko, ale to ona. Jedzie do niej poza Nowy Jork, ona tam w ogrodzie pracuje, on mówi, cześć, tam Ellen, poznajesz mnie? Ona mówi, jasne, że cię poznaję. Przyjechałem tutaj, żeby cię przeprosić. Coś się zwariował? Skończyliśmy szkołę 20 lat temu i ty mnie teraz chcesz przepraszać? No wiesz, chciałem cię przeprosić, bo wtedy cię strasznie dotknąłem twoimi przyzwiskami. Ona mówi, nie ma sprawy, co ty, straciłeś czas i benzynę? To ja już lecę. On jest w dziachu, ona mówi, hej, zaczekaj. Dobrze, że przyjechałeś. Może masz nierozwiązaną sprawę z kimś i od tamtego dnia nie żyjesz, nie jesteś sobą. Przeproś. A on mi więcej zrobił. Dobra, to on będzie się liczył z panem Jezusem na swoją taryfę. Ty przeproś za swoje. Tam jest wskrzeszenie człowieka, gdzie ludzie się przepraszają, darują sobie winy, gdzie ludzie ze względu na Pana Boga proszą Go o dar życia. Pamiętam, jeden chłopak opowiadał, że właśnie to, co Państwu mówiłem na początku, że rozmawiał z wszystkimi, tylko nie z ojcem. I się wkurzył. Dlaczego ja z ojcem, moim urodzonym ojcem, nigdy nie mogłem pogadać? Bał się przyjechać do domu, więc zadzwonił przez telefon. Ojciec odebrał. Tato, cześć, to ja, Marek. O, Marek, dobrze, że dzwonisz, już daję mamę. Nie, ja do ciebie, tak? A co się stało? Tato, chciałem ci podziękować za to, że płacisz za moje studia. 5 lat, akademik, studia, cisza w telefonie. Marek, piłeś coś? Nie, tato, naprawdę ci dziękuję. Kłóciliśmy się nieraz, ale jesteś w porządku z staruszkiem. Dzięki ci za wszystko. Marek, potrzebujesz pieniędzy? No nie, no mówię ci, że tak dzwonię tylko z serca. Z serca? Dzięki, czekałem na ten telefon parę lat. Koniec. Najważniejsza rozmowa ich życia. Żywi pogadali, prawdziwi się spotkali. Życzę Państwu, żebyśmy nie tylko w teorii właśnie sobie to przy ambonce i w kościółku pięknym mówili, ale żebyśmy życie od Boga dostali, pielęgnowali je i żeby wszystko, co sztuczne, umarło. Kiedy umrzesz, zanim umrzesz, kiedy umrą twoje szpany, twoje popisy, twoje numery, twoje mądrości, jakie przez... Pamiętaj, jeśli dużo gadasz, to idź na przyjęcia i przestań gadać. Jeśli mało gadasz, to idź na przyjęcia i zacznij dużo gadać. Jeśli jesteś pedancikiem, to zrób w domu taki bajzel, jakiego nie było tam dawno, a jeśli jesteś brudasem, to wymyj wszystko i poukładaj na półce. Rób odwrotnie, niż potrafisz. Wtedy będziesz wyszedł do prawdziwego życia. A szpanerstwa odrzuć na bok. Wszystkie pozy, wyobrażenia odrzuć na bok. My się bardzo boimy, co zostanie. Zostaniesz ty, piękny ty. Piękny, podobający się Bogu i ludziom. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. A jeszcze jeden suplemencik. 30 sekund będę mówił. Wielu z was pyta, a jak to Pan Bóg zrobi? To życie mi przywróci. A jak to będzie? Z tym ojcem, z matką? Jak to? Zostawcie słowo jak. Nie pytać Pana Boga nigdy jak. On se poradzi, ma swoje sposoby. Pewne małżeństwo miało 60 lat rocznicy urodzenia, rówieśnicy i 25 lat od ślubu. Przyszedł do nich anioł i mówi, pięknie żyjecie, Bogu się podobacie, dostaniecie nagrodę, co chcecie? Ta pani mówi, ja chcę podróż dookoła świata. Anioł wyjął bilety, rezerwacje hoteli. Dla pana też mam już bilety, rezerwacje hoteli, a on mówi, ale ja nie chcę jechać dookoła świata. Tak? Pan chce inną nagrodę? A co pan chce? Drogi aniele, ja to już tak od pewnego czasu marzę, żeby mieć żonę 30 lat młodszą. Anioł mówi, nie ma sprawy. Dotknął tego faceta i facet miał 90 lat.